Witajcie, z tej strony Real Śliwka, a to jest już 18 odcinek z gry Super Mario 64. No i dzisiaj rozpoczniemy sobie kolejny poziom. Sorry, coś tam mi spadło w tle. Będzie to oczywiście poziom 13 i musimy wejść tutaj do tego pomieszczenia. Mamy tutaj różne obrazy, mamy malutki, średni i ogromny. No i oczywiście ten środkowy nie działa jak coś. A te obydwa prowadzą nas do tej same, do tego samego poziomu, ale po prostu w innej wersji. Ok, Tiny Huge Island. Pluck the Piranha Flower. Ok, czy teraz sobie wziąłem, że będę będę gigantem. No i też mamy klasyczną muzyczkę. No i to jest taka łatwa, szybka gwiazdka, wystarczy tutaj wskoczyć do tej rury. Okej, trzeba być małym, żeby te pirania flowery wszystkie tutaj pokonać. O, to że tutaj akurat się poparzyłem. Nie, no świetnie. Nie no, patrzcie. Wow. Okej. Może da mi trochę monetek? Wow, dwie, no dobra. Może to jest nie za wiele, ale zawsze coś. Okej. No. No nie. No nie, wezmę tą monetkę, bo... Okej, już nie wezmę. No! Co jest? Serio? No dobra. Jeszcze raz. O matku Mario, co ty robisz? No dobra, no to jeszcze raz. Już wiemy, o co chodzi. No, naprawdę, co to ma być? Jakiś mały po prostu. Pluje sobie ogniem i myśli, że tak po prostu mnie pokona. To się chyba pomyliłeś, kolego, bo... Bo nie jest to takie łatwe. O nie. Okej. Kopnąłem tą jedną roślinę. Okej, no ale oczywiście, że spadłem. Tak więc będę musiał naokoło się tam dostać. Naprawdę. Masakra. No dobra. I tutaj też są wielkie gumby. I ciekawostka o tych gumbach jest taka, że po prostu musimy je ground poundować, żeby zdobyć niebieską monetkę, bo inaczej dostajemy zieloną. Tak więc to jest taka ciekawostka i na pewno będziemy musieli ją wykorzystać, kiedy będziemy zbierali 100 monet. O matko, jeszcze to wzgórze, co to jest? No weź. Kupa trupa, no naprawdę go przeskoczyłem. No. Aha, tak, jeszcze się ześlizgnij, Mario. Kupa trupa. Dobra, jest. Dobra. Sobie możemy wskoczyć. Dawaj, Mario, dawaj, dawaj, dawaj. No nie. Spadnę. No oczywiście, że tak. No to jest, słuchajcie, Super Mario 64. No i zmarnowałem tyle czasu, bo po prostu wpadłem do wody w tym jednym miejscu. Nie no, naprawdę, to jest bardzo sprawiedliwe i naprawdę uwielbiam to. Jak ten poziom jest skonstruowany po prostu, no ale dobra. Okej, uwaga, bo zaraz tutaj się podpalę. Okej. No, dawaj, dobra. No i jest, to chyba wszystkie. No chyba, że tutaj jest jeszcze jakiś jeden. Jest! Jest jeden! Dobra, no to teraz to już
Tak, to jest to. No i zobaczcie, ile to czasu nam zajęło. Tylko po prostu... Jednak... Trzeba było jakoś do tego lepiej podejść. No ale już trudno, mamy pierwszą gwiazdkę. Następna. Zobaczmy, co to będzie. Okej, okay, szczyt Wielkiej Wyspy. Czyli musimy być malutcy, żeby to się zaliczyło. Oczywiście, aha, tylko że nie zrobię tak tego. Co to jest? Okej, okay. Z tym się nigdy chyba nie spotkałem jeszcze. Ale dobra. O matko. A czy tu nie dało się zrobić side flipa i... A no już nie zrobię. O! Jeszcze bym spadł. To już by była lekka przesada. No, może się da. Ale ja mam lepszy pomysł. Chociaż nie, nie mam. No, a tu się da? Na pewno się da. O, no właśnie, dobra. Także, okej, okay, tutaj już wezmę tą rurę, żeby się zmienić w malutkiego Mario. Dobra, te gumby sobie tutaj zignoruję. O nie. Znowu ty. Nie. Nie, proszę. Dobra. Nie. Okej. Okej, okej. No i druga gwiazdka. Póki co idzie nieźle. Bardzo łatwe na razie te gwiazdki są, ale... Kto wie? Może się jeszcze zaskoczymy w przyszłości. Okej. Rewanż z kupą The Quick, czyli... Jeśli oglądaliście pierwszy odcinek, no to wiecie, kto to jest kupa The Quick. Albo ogólnie znacie tą grę. No i oczywiście będziemy się musieli znowu ścigać z nim. No to wychodzi. Tylko, że musimy być chyba malutcy, żeby to zadziałało. Ale jest Bobomb, który nam aktywuje armatę. Tak więc ja sobie z nim tutaj pogadam. Okej. No i aktywował. Aha, no i tam jest... Tam jest chyba rura, do której się musimy dostać. Tak więc oczywiście nie będzie to proste, ani przyjemne. No ale cóż. Uwaga na tą gumbę tutaj. Ona może mnie zepchnąć. Jest malutka, ale... Może mnie zepchnąć, dobra. Backflip? Jest, dobra. Tylko jak? Zakładam, że po tym nie mogę wejść, ale chyba long jump zadziałał. Patrzcie na to, long jump. No i zadziałał, dobra. Życzę samej. Okej, okay, kupa The Quick. Aha, tu jest koniec, okej, okay, to ja się nabrałem, bo myślałem, że... Myślałem, że... Tutaj jest początek. Co to, one up? Dobra. O! Wiatr. Niebezpieczny wiatr. Dobra, kupa The Quick, gdzie jesteś? Okej, okay, no dobra, no wpadłem do armaty, trudno. Dobra, powiedzmy, że wystrzelę się na górę i wtedy się rozejrzymy. O nie! Najgorsze, co po prostu się mogło stać, się wydarzyło. Okej, okay, dobra. Mario, dawaj pomuszelkę. Jest, dobra. Teraz sobie chyba możemy po tej ścianie wjechać. A, chociaż tu już... Nie, tu już jest taka płaska ściana. O, laki tu rozwalony. Dobra, to po tej ścianie teraz. Tutaj też gumby sobie mogą chodzić, jak widać. O nie! Uwaga, Mario, nie spadnij! Dobra. A może jednak to jest w tamtą stronę? No zobaczmy.
Nie przekonamy się, kiedy nie sprawdzimy. Na pewno. Okej, ale czy coś tam jest wartego uwagi? Może? Aha, tylko... Akurat musiał być jakiś głupi wiatr, który mnie zepchnął, no... Jasne, jasne. Dlaczego nie? Gdzie jest ten kupadę Quick, no? A. Nie tędy, nie tędy. No jeszcze się walnąłem, jeszcze się podpalę oczywiście. No tak. O! To! No! Tu już mi tutaj lepiej nie przeszkadzaj. O! Kurde, jeszcze spadłem, no. Czasami ten poziom też bywał frustrujący trochę. Ale nie jest aż taki zły jak chociażby Tall Tall Mountain. O nie, no! Naprawdę? Chociaż popatrzcie, tam był kupa trupa jakiś, więc... No. Już daj spokój, dobra. Więc pewnie tutaj się będzie zaczynał wyścig, no w sumie mądra. No, serio, po takim czymś nie mogę wejść? To jest jakiś żart. Okej. Okay. To jeśli jego tutaj nie będzie, to będę zawiedziony. Jest, dobra. To ma sens. Długi czas się nie widzieliśmy. Wow, stałeś się bardzo szybki. To naprawdę trenowałeś, czy to po prostu moc gwiazd? Okej. Myślałem trochę o tym przegranym ostatnim wyścigu. To jest mój dom. Mój domowy tor przeszkód. Więc co ty powiesz na rewanż? Okej. Go. No, trzeba było oczywiście... Ja, naprawdę? Trzeba było najpierw gum się pozbyć. No, ale już trudno. Nie, Mario, long jump. Rób long jumpa. Jaki on jest szybki. Co to w ogóle miało być? Chciałem zrobić long jump, ale Mario... zdecydował się, że zrobi ground pounda, no i spadnie. No i od początku, serio? Ojeju. Właśnie dlatego ten level mnie frustrował czasami. Bywały sytuacje, gdzie był przyjemny całkiem, ale... też jak widzicie... sprawiał... wiele bólu. Oczywiście nie fizycznego, tylko związanego z tym, że... nie jesteśmy w stanie czegoś przejść. Okej, no dobra. No i mówiłem o tym. Teraz może nadepnę tą gumę klasycznie. No i jest monetka. Zwykła. Dobra. Słuchaj. Teraz miałeś farta, bo akurat coś się zbagowało, więc... O, obróćmy kamerkę. Dobra, no i teraz lecimy. Uwaga na te kule tylko. Okej, trochę się spłaszczyłem, ale... nie szkodzi, dobra, czyli tu jest ten wiatr, tak? No tak, dobra. I uwaga tutaj. Wow, co się stało z tymi gumbami? Here we go! Chwila, to było tutaj, czy...? A nie, ja pominąłem! Przecież tam była meta, ojeju. Dobra, to zginę. Jeszcze raz to zrobię. Ale kurde. Co to w ogóle było? Mapę, w sensie metę. Ominąłem jakimś cudem. No ale dobra. No to teraz to wyniknęło wyłącznie z mojej nieuwagi. Dobra, słuchaj gościu. Ciebie tu już mam dosyć. Ale na szczęście zniknąłeś. Więc... daruję ci tym razem. I warto sobie te gumby najpierw tutaj pokonać, bo one mogą przeszkadzać. Wow! Nie, no serio.
Nie, wiecie co, ja już teraz spadnę po prostu. A nie, nawet nie mogę. No ale dobra, użyję armaty. Już po co się aktywowałem, co nie? Jeszcze jest to rybsko tu wielkie na dole. Lucky tu, słuchaj. Zje mnie. Nie, no nie zje mnie, ale dobra. Raczej by mnie zjadło, gdyby chciało, ale... Zauważyło, że mam dosyć duże problemy, więc już się zlitowało, na szczęście. Tak to możemy nazwać. Okej. Trochę za wysoko, prawda? No... Matko, co to jest? Dobra. A może wall jump zadziała? No, może zadziała, może zadziała. Uwaga. Robimy to. No nie. Jeszcze raz. Dawaj. No nie, ale dlaczego tam akurat jest jakaś przeszkoda? Tak to bym się oczywiście mógł złapać bez problemu, ale... Dobra. No jeszcze naprawdę fall damage dostałem? No, serio? Nawet go nie zauważyłem, a wpadłem na niego. Nie, no, logicznym by było, jakbym go po prostu potrącił w locie, a nie on mnie odepchnął. Jak ja byłem od niego... wiele szybszy. No ale cóż. Zasady to zasady. Tylko żebym na niego teraz nie wpadł. Dobra, powiedzmy, że tak, będzie dobrze. Nie, no nawet tam... No to jaki jest w ogóle sens tej armaty, skoro nawet nie mogę... tam... doskoczyć, nie wiem. Dobra. No jeszcze raz, naprawdę? Czyli tu jest niewidzialna ściana, a wtedy nie było, tak? Akurat kiedy chcę zginąć, po prostu nie mogę, bo gra mi nie pozwala. Nie, no, dobra. No to... Czuję się trochę uwięziony, tak szczerze. Dobra, chodźcie tu, gumby, już. Pomóżcie mi. Będę miał zero żyć. O! Gumba! Okej. Pierwszy raz, kiedy specjalnie chyba zginąłem. Tak, mam zero żyć. No dobra. No to po raz ostatni. Rematch with Koopa the Quick. Dobra, teraz mam nadzieję, że mi nic nie przeszkodzi. Nie! Dobra. Mam nadzieję, że to się więcej nie powtórzy. Podpali mnie, prawda? Nie podpaliło, wow. Ale świetnie. Dobra. Ale... nie no. Ojej, ten poziom jest... W sensie... koncept jest fajny, ale... jakoś nie przypada mi do gustu. Jest frustrujący na pewno. Dobra. Słuchaj, gościu. Mamy rewanż, więc lecimy. Dobra, teraz gdzie była ta flaga? Okej, na tej wyspie. Jak mógłbym tego nie zauważyć w ogóle, to jest takie głupie. To było takie głupie z mojej strony, że... Dobra. Zwycięstwo! Nie wierzę, pokonałeś mnie znowu! I właśnie wydałem całe moje oszczędności na te buty kupy serii pierwszej, sprinterskie. Okej, świetne tłumaczenie. Proszę, muszę ci chyba przekazać tą gwiazdkę jako zwycięzcy tego wyścigu. Gratulacje, Mario. Dzięki, dzięki. Starałem się, naprawdę. Okej, 20 minut, a dopiero 3 gwiazdki. Okej. No jeszcze trochę zrobimy, może potem znowu też dokończymy i jakieś 100 monet.
Okej, okay. 5 Itibity Secrets. 5 sekretów. To nie powinno zająć długo. Nie powinno, ale czy zajmie, to już nie wiem. To tak, na górę znowu. Czyli tak, jeden sekret jest tutaj. Drugi jest chyba tam. Ogólnie musimy szukać różnych otworów. No i w tych otworach właśnie będą w większości te sekrety. Jest, zgadza się. Dobra, mamy numer 2. Teraz numer 3 to będzie tutaj. Przy wejściu. Na ten teren dokładnie. Okej, nie było widać, ale słyszeliśmy dźwięk. Tutaj pewnie będzie przy armacie. Nie! No, co to miało być? No, naprawdę? Czy coś takiego? Okej. No. No naprawdę. W takim miejscu zginąć. Nie, no to chyba jest jakiś żart. Nie, no ale słuchajcie, no. Naprawdę staram się tą grę przejść jak najszybciej, no ale jak mógłbym przewidzieć, że stanie się coś takiego? Po prostu najbardziej chyba randomowa śmierć chyba ze wszystkich w ogóle, odkąd nagrywam, naprawdę. Kurczę. Dobra. Jeszcze raz. A czy tutaj się zaliczy, jak stanę? Nie, muszę z tamtej strony. No tak. W końcu to Super Mario 64. Czyli trudna gierka. O nie, zapomniałem o tamtej. Okej. Ale chyba tędy sobie mogę wskoczyć na luzie. No, pewnie, że tak. O, no jest trójka. Teraz czwórka będzie przy armacie. Fajnie, jakby tu wszędzie zrobili takie niewidzialne ściany, żebym nie wypadł. Dobra, już, starczy. O, ogień mi pozwolił wbiec po... O, no, 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 nie! Naprawdę? No, już nie wiem w ogóle, co powiedzieć. No, po prostu nie wiem, co powiedzieć. No, jak takie sytuacje się wydarzają, no to... Trochę ciężko przewidzieć. Co nie? Mario, proszę cię, nie rób backflipów, okej? Okay? Nawet nie trzymałem ZL. Okej. Okay. No to speedrun, tu już wszystko wiemy, że tu jest drugi. O, wow! To trochę wyglądało jak taki speedrunnerski trik. Ale jednocześnie... Z moimi skillami w tej grze to... Trudno to w ogóle nazwać speedrunnerskim, albo w ogóle trikiem. Nie, okej, okay, dobra, już więcej tam nie będę stawał. O! O, 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 o! Dobra, w sumie... Wszedłbym już tędy, jest bezpieczniej trochę. Teraz na górę. Gumby, proszę. Dajcie mi spokój, chociaż ten jeden raz. O. O nie, muszę zrobić... pajączka. Ale 100 monet będzie stresujące. No, wszędzie się mogę ześlizgnąć i spaść. Naprawdę. Dobra. I tu ostatni. No i jest. To teraz na tą wyspę jakoś się muszę dostać. I chyba muszę być mały, żeby to zrobić, tylko... O! Okej. Także wskoczę sobie do tej rury, albo już nawet do tej niżej. Pamiętam, o co tu chodzi. A nie, nie muszę być mały. Dobra, to mi się coś pomyliło. Dobra, Mario, Mario, dlaczego... Czego nie robisz side flipów? A co to jest, jakaś specjalna... Jakiś grunt tu jest inny, czy co? Tak się jakby przyczepiłem do ziemi. Nie, 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 nie! Ojeju. Dlaczego tak się dzieje w tej grze? Dlaczego takie momenty się dzieją? Nie! Nie, błagam. Takie momenty się dzieją w tej grze za często i to mi się nie podoba. A teraz ty...
prostu musisz stąd zniknąć, bo... Och, już nawet szkoda gadać. Dobra, dobra. Chcę coś widzieć, tak? Okej, okay. Super. Dobra, jest. Jest gwiazdka. Okej, okay, 4 gwiazdki. Nie jest źle, nie jest źle. Co teraz? Czerwone monetki? Tak. Dobra, to skoro mamy czerwone monetki, to może spróbuję też zrobić 100 monet. Okej, czyli tego tutaj sobie skasujemy od razu, bo nie jest on nam potrzebny do niczego. Teraz tutaj była również monetka jedna, która sygnalizuje nam, że tu jest teleport z tej wyspy. Ok, jestem z powrotem tutaj. To już zamieni się w małego Mario. Tak, najpierw piranie flowery. Ja zawsze mówiłem na to piranie planty, bo to jest chyba ta nowsza nazwa. No, serio? Nie no, to już trochę była przesada. Kurde, no zginę zaraz, prawda? Dobra. Okej. Może jeszcze nie tak szybko. Nie chcę zgubić żadnej monetki. Z oczywistych powodów. Okej, uwaga, uwaga. Okej, jedna spadła, no ale dobra, no. Już jedną chyba. Możemy sobie darować. Okej, gwiazdka. No ale to. Już zdobyliśmy, więc... Ruszamy dalej. Najlepiej chyba tędy sobie popłynąć. No i dobra. Najpierw gumby zgroundpoundować. Będzie najbezpieczniej chyba. Czyli tak, backflip. Czasami przez przypadek możemy normalnie depnąć na gumbę. Okej. Gumba. Tutaj jestem. Okej. Okay. Bo hitbox jest duży trochę, więc trzeba uważać na to. Wtedy 4 monetki aż marnujemy. Na jedną gumbę. Tak więc nie jest to zbyt dobre. Okej, okay, o co chodzi z tym słupem? Może go też zgroundpoundować. Wtedy też dostajemy te monetki. Aha, on po prostu nie dawał monetek. No dobra. Tak też może być. Tam jest w ogóle na górze jakiś słup. Dobra, Fly Guy. Ty od razu odpadasz. Nie chcemy, żebyś nam tutaj psuł atmosferę. Uwaga! Kupa trupa. Dobra, najpierw Lakitu. Lakitu to będzie największym problemem chyba. Lakitu, tutaj jestem. Nie, on nic sobie z tego nie robi, on po prostu nas wyśmiewa. O, wow, ale fajny skok. Podobało mi się. Dobra, możemy użyć muszelki, chociaż po co? Nie ma potrzeby się tak stresować. O nie, no naprawdę? Co za snajper z niego? Prawdziwy, kurczę, snajper. O. Dobra, monetka. I teraz, pum. Unik. Niezły unik, gościu. Jeszcze raz. Okej, okay, ale tym razem ci nie wyszedł ten unik. Dobra, trzeba wziąć wszystkie monetki. No i teraz ten Lucky tu jeszcze został. Dobra, ja użyję armaty i wystrzelę się na tamtą wyspę. Po środku. Może to coś da. Tylko jeszcze dobrze muszę wycelować. Okej, no mniej więcej jakoś tak może. Zobaczmy. O, za nisko zdecydowanie. Jeszcze ta ryba tutaj jest. No, prawie mnie połknęła. No, Lucky tu. Dawaj. Pewnie dużo monetek z ciebie wydropi. Więc czekam na ciebie.
Udowodnij, że jesteś lepszy, pokonaj mnie, dawaj. No, dawaj Lucky tu. Nie, no co ty robisz? Dawaj, podejdź tu. No, jeszcze raz. No, aż 5, wow, dobra. Mówiłem, że będzie warto, mówiłem. Dobra, okej, za ślisko. Nawet kopy nie działają już. No, a kiedy już nawet kopy nie działają, to jest wtedy groźnie. Okej, ale tak naprawdę 84 monetki, no bo 16 będzie z czerwonych. Więc ja może sobie tutaj wejdę. Znaczy wystrzelę się na to. Uwaga, bo będzie ground pound potrzebny. Jest, dobra. I to jedyna gumba w okolicy, chyba tak. Przecież nie. Czy na dole jeszcze jest? A jest na dole, dobra. O! Okej, nieźle trafiłem. Teraz może na górę mi się uda tam dostać ponownie. Tylko... Nie no, tam jest chyba za wysoko. Chociaż... Nie no, spróbuję. O, nie no, na pewno się da. Może i nawet sideflipem. Sideflip jest trochę niższy, ale szybciej się go robi. No ale dobra, triple jump najpierw. Tylko w dobrym momencie, w dobrym miejscu jeszcze trzeba zrobić. Żeby osiągnąć najwyższą wysokość podczas... No dobra, no już nie będę próbował. Widzę, że to nie wyjdzie. Dobra. Ciekawe, czy jakoś to się pokonać, to rybsko. Zakładam, że nie, ale może jest jakiś sposób, o którym nie wiem. Okej. No, nie no, świetnie. Po prostu naprawdę super. Tak. O, jeszcze do wody. Tak, żeby mi jeszcze ta ryba złapała tutaj. Połknęła żywcem. Dobra, to nie chcę też być za wysoko, bo się wtedy ześlizgnę. Ale powiedzmy, że jakoś tak... No, teraz akurat za nisko. Oj, Mario. Coś słabo ostatnio, ale... Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Dobra, to... Dobra, tak będzie chyba dobrze. O, no. Idealnie. Teraz uwaga, bo jest cienki tutaj mostek. I ten mostek wydaje się być trochę niebezpieczny. No bo w sumie taki jest. Czyli teraz będę musiał naokoło przejść. I potem jeszcze raz tutaj się udać. Naprawdę, niesamowite. Dawaj, nie! O nie, to będzie ta ryba przecież. Czemu ona jest tak blisko? Nie czuję się komfortowo w jej obecności. No nie ukrywam, że się nie czuję komfortowo. Dobra, i teraz tu. Nie, o, okej. Dobra, tu jesteśmy bezpieczni, bo wiatr nas uniesie. Okej, uwaga, żeby nie zrobić tutaj zwykłego skoku przypadkiem. Uwaga, będzie ground pound. To jest dobre miejsce na gumby, więc ground pound. Okej, trochę za daleko. Ground pound. No i to zadziałało. Dobra, już myślałem, że ta monetka wpadnie do tej rury. Okej, gumba. Gumba. Tu jest jeszcze 5 monet. Gumba, halo, tutaj. No chodź, gumba. Na pewno mnie widzisz, no. Nie rób sobie żartów, no gumba, no co ty. Dobra. O, teraz mnie widzisz dopiero. O! No chodź. Możesz mnie uderzyć. Tylko nie trać tej uwagi. O, dobra. To jeszcze tutaj są te monetki, chociaż one nie są aż w takim złym miejscu. Mam ścianę po prawej, więc... jest raczej bezpiecznie. No, pewnie, że tak.
Patrzcie, jak bezpiecznie. No i teraz ten most. I on chyba wiał jakby do tej ściany, więc... W sensie wiatr wiał. Tak. Okej, dobrze. Dobrze pamiętałem. Nie, proszę. Myślałem, że mnie zrzuci stąd. Dobra. Już naprawdę. Nie chcę, żeby coś takiego się wydarzyło. Wtedy... Naprawdę masę czasu straciłbym. Dobra. Ale chyba nawet nie będą potrzebne te czerwone monetki, bo patrzcie. 87, tutaj dwie gumby jeszcze i trzech monetek by nam wtedy brakowało. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem. Oj. Ojeju. No, dobra. 97, jeszcze 3. Kurde, gdzieś one muszą być. Ale chyba tam przy samej górze jeszcze był taki stack 5 monet. A, jest jeszcze jedna gumba, no to... Co ja się martwiłem w ogóle, no to gumba... Dzięki ci. Mamy 102 monetki. Jeszcze redcoiny sobie zrobimy. Bo to jest oczywiście ten główny cel. Tak więc musimy wskoczyć sobie tutaj do tej dziury w tej jaskini, w tej skale. Teraz ciekawe, czy tutaj bym doskoczył. Jak myślicie? Myślę, że nie. Trochę jest za daleko, ale... No tak, trochę za daleko było. Ale kurczę, jestem zaskoczony, że nie były potrzebne te monetki do 100 monet, naprawdę. I bardzo się cieszę, bo te monetki są w takim bardzo, no, ryzykownym miejscu, ponieważ łatwo tam po prostu wypaść. Zaraz się sami oczywiście przekonacie, jak to już wam pokażę. No i co, to chyba będzie już ostatnia gwiazdka, no bo... Wow, 37 minut, no to zdecydowanie ostatnia. W tym odcinku oczywiście, no a tą siódmą zostawimy sobie na następny i może ponadrabiamy trochę tych... Nie! Dlaczego się, Mario, ślizgasz? Powiedz mi. Dlaczego? No i oczywiście trochę ponadrabiamy tych 100 monet. 100 monetowych gwiazdek. Żeby potem już mieć łatwo. Okej, no i zobaczcie. Tu już samo wejście jest dosyć wąskie. Tak więc tak. Fajnie, jakbym nie zginął teraz, no bo mi się rekord zachowa monetek. A jest to dosyć imponujący wynik, przynajmniej moim zdaniem. No, pewnie dla wielu prosów. Co już są naprawdę, tak, no, weteranów tej gry. No to by powiedzieli, że o, co to tyle, 110. No oczywiście ja to rozumiem, no bo ja to jakimś prosem tam nie jestem w tą grę, no i... Nigdy się też za niego nie uważałem, chociaż 120 gwiazdek zdobyłem. Więc no jakieś tam już doświadczenie mam. Dobra. No. Mario, dasz radę. A, no i super, mówiłem. Się pewnie możemy złapać. Tego sufitu. No chyba, że nie. Dobra, spojrzę się, okej. Tu bym zszedł na dół. I tu będzie, uwaga, kolejna monetka. I jeszcze tu musimy wskoczyć i następnie tam, okej. O kurde. Tu jest trochę wysoko, ja się boję, że nie doskoczę. No, wydaje mi się, że zwykłym skokiem może bym nie doskoczył, ale sideflip to już zadziałał? Nie, kurde. Nie zadziałał, ale... Chyba już mnie zrespi w tym gnieździe, więc... Jakby ja się tutaj już o nic nie martwię. Nie? Jednak nie? Dobrze, jednak nie, także... no nie zrespiło mnie w tym gnieździe. No ale uważam, że mamy te monetki, więc... Ja wam już raczej podziękuję za oglądanie tego długiego odcinka. I w sumie to jestem zadowolony, bo 5 gwiazdek. Całkiem... Dobry wynik. No także dziękuję wam za oglądanie tego odcinka jeszcze raz.
Jeśli wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. No a ja spotkam się z wami w następnym odcinku na moim kanale. Cześć!